Miała być złotówka diety, a prawdopodobnie będzie 500 zł. W Wałbrzyskim Starostwie Powiatowym nie ustaje dyskusja na temat wysokości diet radnych. Wojewoda Dolnośląski uchylił uchwałę Rady Powiatu Wałbrzyskiego z 30 stycznia, podczas której radni podjęli decyzję, że wysokość diety zależy od liczby komisji, w których zasiada dany radny. Najniższa dieta, gdy radny nie należałby do żadnej komisji, wynosiłaby złotówkę. Ta uchwała ma jeden cel i to jest cel nie po to, żeby uregulować kwestię dostosowania wysokości diet do jakości czy zaangażowania radnych w pracę na rzecz rady czy mieszkańców, ale ona ma tylko jeden cel, a mianowicie cel polityczny. I tym celem było przyciągnięcie na stronę koalicji pana radnego Arkadiusza Muchę. Starosta Jacek Cichura o uchylonej uchwale mówi niewiele. Z całym szacunkiem dla pana Kamila Orupla, radnego Kamila Orupla, nie mogę zgodzić się z jego interpretacją. Pan Kamil Orpel nie jest żadnym politykiem. To, że zasiada w klubie radnych Platformy Obywatelskiej, jeszcze nie zobowiązuje go tego, aby wypowiadać się na tematy, o których nie ma kompletnie pojęcia. Jak twierdzi Kamil Orpel, drugim celem wprowadzenia uchwały miało być nakłonienie członków opozycji do przystąpienia do komisji rewizyjnej. Przypomnijmy, że członkowie klubu Platformy Obywatelskiej kilka miesięcy temu dobrowolnie zrezygnowali z udziału w pracach tejże komisji. Ta uchwała nie zdążyła wejść w życie. Zgodnie z projektem, z przyjętą uchwałą, miała wejść w życie 1 marca, ale wcześniej wojewoda ją uchylił, stwierdzając istotne naruszenie przepisów prawa, więc ona nie zdążyła wejść w życie. Po uchyleniu uchwały przez wojewodę pojawił się nowy projekt Klubu Ziemi Wałbrzyskiej. Zakłada on, że podstawową wartością diety będzie 500 zł. W przypadku, gdy radny nie będzie pracował w żadnej z komisji. Za udział w jednej komisji radny będzie dostawał 750 zł, a za pracę w dwóch komisjach 1000 zł. Nie dotyczy to radnych funkcyjnych, przewodniczących komisji. Czekamy na rozstrzygnięcia nadzorcze. Każde uchwały są analizowane przez Urząd Wojewódzki. No dobrze by było, żeby ci radni jednak zasiadali w komisjach, pracowali na rzecz mieszkańców naszego powiatu, ponieważ jest to uczciwe i zasadne. Skoro ktoś otrzymuje mandat radnego, należałoby pracować w Radzie Powiatu. Propozycja i zresztą przegłosowana mówi o czymś takim, że jeśli nie ma radnego na posiedzeniu, to niezależnie, czy to jest usprawiedliwiona nieobecność, czy nieusprawiedliwiona, potrąca mu się proporcjonalnie dieta.